No hej wam wszystkim ludziska, witam was bardzo serdecznie z tej strony jak zwykle Grzechu 40. Mam zaszczyt zaprezentować kolejny, miejmy nadzieję, równie satysfakcjonujący, fascynujący, tajemniczy, zagadkowy, troszeczkę przerażający, a i przy okazji imersyjny, co poprzednie materiał z serii Zagrajmy w Dargood, czyli mroczną leśną mknieje. Jak ja to kocham mówić, naprawdę. Tak czy inaczej, z tego co zapewne pamiętacie, na poprzednim materiale z tej serii powolnymi krokami mentalnie zbliżałem się do koncepcji opuszczenia początkowej lokacji. Być może jest tutaj jeszcze sporo takich miejsc, których do tej pory nie zeksplorowałem, no ale trudno, wszystkiego nie znajdę, iść, wejść, niść, to jest po prostu niemożliwe. Wiem, że z pewnością jeszcze ten spalony dom muszę zeksplorować, wiem, że z pewnością jeszcze muszę wrócić do wesela, bo tam były zamki szyfrowe, nie wiem co się tam w ogóle znajduje, ale tego nie zeksplorowałem. Natomiast dzisiaj zrobimy coś takiego. Najpierw udam się w stronę tego kufra, który był gdzieś tutaj, otworzę go sobie wytrychem, zobaczę co tam jest. Potem udam się w stronę podziemi, nie wiem ile czasu tam spędzę, nie wiem czy to jest kwestia jakiejś jednej kanciapy, czy to jest kwestia jakiejś kopalni albo jaskini, czy mi to zajmie 10 minut w świecie gry albo 4 godziny, ale jeżeli w momencie, kiedy stamtąd wyjdę, będą okolice godziny 14, to udam się na południe i postaram się przebić jakkolwiek w stronę owej lokacji, odnaleźć tam, rzecz jasna, bezpieczny, no swego rodzaju zapiecek, można powiedzieć, bezpieczny punkt, czyli kolejny dom, bo to nie jest tylko i wyłącznie kwestia tego, że się przebije i tyle. Jak się przebije, to muszę jeszcze odnaleźć dom, jakiś tam dom, który sobie właśnie zaimplementuję na poczet mojej siedziby, a i przy okazji się tam zabunkrować na kolejną noc. A to już takie łatwe nie będzie, trochę to zajmie. Więc jeżeli będą okolice godziny 14, mogę jeszcze próbować. Jeżeli będzie później, to wracam tutaj, no i tutaj spędzę następną noc. Zobaczymy jak będzie. Natomiast jeszcze jedną kwestię chciałbym teraz sprawdzić. Nurtuje mnie pewien problem. Mianowicie pisaliście mi w komentarzach, w każdym razie jedna osoba mi pisała, żebym spróbował kombinację szyfru 3333. Takie upośledzone połowa szatana, mojego pana. Wow! A nie, słyszy, a myślałem. To było zdziwko, nie? Nagle zapasowało i proszę bardzo, wchodzimy. To było fajne. No ale nie, jednak zły szyfr. No tak mi pisaliście, że taka kombinacja może się powieść, jednak nie. Teraz tak. Jeżeli będę musiał, nawet sobie już tak troszeczkę to pozaznaczałem w taki sposób, żeby tego szybko dokonać, jeżeli będę się przebijał do lokacji na południe, to biorę to ze sobą, żeby tam móc się zabunkrować w kolejnej siedzibie, czyli takie najpotrzebniejsze rzeczy, gwoździe, deski, pułapki, paliwo, prawda, no absolutne minimum do przetrwania. Natomiast jeżeli się okaże, że będzie zbyt późno, to wracam tutaj, znaczy i tak będę musiał po to wrócić, to jest nieuniknione, ale wiecie o co mi chodzi, wracam tutaj i zalewam tym kanistrem agregat, bo agregat w ogóle nie ma wachy w sobie. Tak więc takie to będą rzeczy. No tutaj chyba więcej nie zrobię, też nie wydaje mi się, żebym cokolwiek więcej chciał kupić, no bo odkładam na tą siekierę. Siekierap! No kurde, jakie fajne rzeczy ty masz, Stefan, naprawdę, ja cię błagam. Nie, no ale chcę mieć ostrze siekiery. Na razie nic nie robię. Takowo żyję, więc tak. Obecnie w agregacie chyba w ogóle wachy nie mam, to mi się coś wydaje. Tak jakoś zapamiętałem. Nie, słuchaj, co ty to? Trochę jest, ale to nie wystarczy na noc, absolutnie. Dobra. W takim razie, na początek idziemy w stronę kuferejka. Kuferejro, chyba nie wziąłem pochodni. Nie, mam pochodnie, no właśnie, bo pochodni to będę potrzebował w podziemiach. Obowiązkowo, no raczej sobie nie wyobrażam, żeby było inaczej. Tylko czy ja ten kufer teraz znowu znajdę? To jest właśnie ten klasyczny problem. Jest, bardzo blisko, dobra. I tak blisko pod domem, a ja go... Co jest? Nie, słyszałem coś. Tak blisko pod domem, a ja go nie mogłem znaleźć, no wiecie co? No co kufer, to lepiej po prostu, naprawdę. Jakie znalezisko, jeszcze ile wachy, dajcie spokój. No naprawdę, ja cię błagam. Stefan. Bój się Boga, człeczyno. To jest po prostu znalezisko wszechczasów, serio. Dobra, teraz to szybko zostawię. Tylko szybko, ja wiem, że masz zadyszkę. Trudne tematy i klimaty. Trzeba biegać, ci jeszcze każą, no wybacz. Co ja zrobię? I teraz tak, i szybko lecimy, lecimy w stronę podziemi. Jak już wam kiedyś mówiłem, jeden z widzów mi pisał: no Grzechu, spoko, możesz iść teraz do podziemi, weź sobie dwie pochodnie, no wziąłem jedną pochodnię, może wystarczy. Weź sobie pochodnie, weź sobie broń, no i spokojnie tam możesz iść teraz. Może przeżyjesz. No.
Tak więc, o kurde ty! Tak więc może przeżyję, no. Olałem tego psiura, to jednak nie wyjdzie chyba. Ja nie chcę z tobą walczyć, szkoda mi broni. Stefan, weź się, daj nas trzymanie, bo naprawdę szkoda mi broni na takiego cienkiego wacka. Ach, no już zerwałem, kompletnie niepotrzebnie. To już wszystko przeszukane. No weźmy do tych podziemi przeklętych, zobaczymy co mnie tam spotkasz, strach się bać. Tu już byłem, tu grzybcie były. No cóż, no trzeba, no nie ma. Zejść się do podziemi, jasne. Nie ma inaczej, diabne herbatki, wasze zdrowie. Okej, okay. Pochodnie proszę. Czy to czasem nie jest... Przecież... Coś tu... O! Gruz? Aha, no. Czy to czasem nie jest dokładnie to miejsce, które ja kiedyś eksplorowałem w horrorze? O! Mówiłem wam, że to jest Polska w okresie PRL-u. 1987 rok. No właśnie. Jakie smaczki, fajne. Nie czytam nawet napisów, nie mam czasu. Teraz absolutnie, no przykro mi. Co to było? Okej. Nie podoba mi się tu, chyba? Trochę? Nie bardzo. Coś tu... Trup. Pusty. To co to jest? Dziwne... Okej. To chyba coś ciekawego znalazłem. Ale to miało serce i to biło, a wyglądało na roślinę... A kurde! Kurde grzyby! Jestem upośledzony! Zżeraj wandaż! Jestem upośledzony. Nie, ja naprawdę jestem upośledzony. Wow, jestem jeszcze bardziej upośledzony niż myślałem. Zużyłem dwa bandaże naraz. Ale fail, fail za failem, naprawdę. Nie no, tak być nie może, co ja robię? Grzechu. Że grzyby przeoczyłem, no to rozumiem. To łatwo przeoczyć, bo to ciemno jest i tak dalej. Ale że dwa bandaże naraz. Pancer... To jest dokładnie to miejsce! Z mojego horroru! Zamknięte drzwi. To moja jedyna ucieczka. Bez klucza nie uda mi się ich otworzyć. Obejrzyj uchwyt. Uchwyt włazu pokryty jest warstwą kurzu. Nikt ich nie otwierał od co najmniej kilkunastu dni. Przystaw ucho do dziurki od klucza. Przez ogłuszający szum wiatru przebija się cichy głos. Wydaje się znajomy. Dobiega jakby ze środka dziurki od klucza. Ktoś mnie woła. Zajrzyj przez dziurkę od klucza. Jakieś światło tam widać. Ale to jest dokładnie to, co z horroru było. Ja to w horrorze widziałem, w sennej marze. Zamknięte, to moja jedyna droga ucieczki. I co to tyle? Ta liczba 21, zobaczcie, znowu się pojawia. Ja wiem, kto ma ten klucz. Nie wiem, czy pamiętacie. Prolog. Przecież ten klucz ma doktorek. Ja muszę znaleźć doktorka, odebrać mu klucz, prawdopodobnie siłą, i wtedy tutaj wrócić. Ale o co chodzi w ogóle? Liczba 21. I... O, nie, nie. Nie. Pochodnia, ty. Ty, co nic nie widzę, ty, pochodnia. O kurde, nie. Nic nie widzę. Ciemno się nagle zaczęło robić tak jakby bardziej niż powinno. Co to jest za dźwięk? Nie! Uciekaj! Coś mnie goni, jestem pewien. Coś mnie goni. Tak, musi być. Nie może... Słyszę! Biegnie to za mną, biegnie! O! Tam coś było. Spierdaczam stąd. 9:00. Czyli zdążę. Ła, no grubo. Ludziska, jak tak spojrzałem... Kurde, te dwa bandaże straciłem. No dobra, szkoda, trudno. Natomiast jak tak spojrzałem na te drzwi, wiecie, że to, co mi się śniło, pokryło się z rzeczywistym światem i to tak dziwnie wygląda w sposób wynaturzony. Wiecie, z czym mi się to skojarzyło? Silent Hill Homecoming. Pamiętacie, o co tam chodziło w świecie? Że tak naprawdę świat, który nas otaczał, był emanacją naszego umysłu, że no, odwzorowywał naszą chorobę psychiczną i że... Chodziło w grze o to, żeby odnaleźć tak jakby no ten psychiczny ład,
Ty, ja to mogę ugotować. Grzybora zebrałem jeszcze to. Dobrze, dobrze. To akurat się troszeczkę majgnę w poziom. Dobrze. Mięcho, ale to mało daje. Trochę słabo pod tym względem. I teraz tak, jako że już tutaj, no dobra, spróbuję się przebić do kolejnej lokacji. Pochodnie sobie zostawię na wszelki wielki, biorę to, co jest konieczne. No myślę, że tyle zapasów to mi powinno wystarczyć. Mam taką nadzieję. Bier to wszystko, ty! Dobra. I przechodzimy do następnej lokacji. A przynajmniej spróbuję się tam przedrzeć. Co mi z tego wyjdzie, zobaczymy. Kurde, nie mam. No schryndoliłem z tymi bandażami srogo. Jakoś tak odruchowo kliknąłem dwa razy. No i to są takie błędy, których się nie przewidzi, a które potem potrafią zaważyć na przetrwaniu albo śmierci, prawda? Natomiast też powolutku zacząłbym się zastanawiać, czy ten świat, który tutaj widzimy, nie jest tak naprawdę emanacją naszego umysłu, czy to nie jest kwestia tego, że my jesteśmy po prostu chorzy psychicznie i tutaj walczymy. I w momencie, kiedy otworzymy te drzwi, to będzie symbol tego, że odzyskaliśmy no taki ład wewnętrzny i spokój umysłowy i wtedy nagle przeniesiemy się do realnego świata, który już tak horrorowo nie wygląda i wszystko się unormuje. No nie wiem, nie piszcie mi tego, rzecz jasna, ja nie chcę spoilerów, no ale tak sobie gdybam. Miałoby to sens w każdym razie, miałoby to sens. Dobra. Jak przejść na południe? Ja cały czas tą pochodnią łożę, no może nawet niepotrzebnie. Tylko marnuję. O. To tak grube miejsce jest. Oj. Przejście do głuchego lasu. Oj. No tak jakby to mało przyjemna lokacja, że tak powiem. Ale jakże klimatyczna. A spróbuję ten kod, który mi zapodaliście, podać. Nie wiem. A będę go może próbował wszędzie, może. Jak ktoś to pisał, to może coś to... Uda! Czyli to jest kod... To... O kurde, to ja nie wiem, czy ja tu powinienem wchodzić, jak ja tego kodu teraz nie powinien mieć. Wiecie co, na przyszłość ludziska nie piszcie mi takich rzeczy, bo myślałem, że to będzie fajne odnośnie tych kufrów przy domu, ale w momencie, kiedy to jest kwestia otwarcia jakiejś lokacji, do której nie powinienem teraz wchodzić, to nie piszcie mi takich rzeczy. Jeżeli tylko będę w stanie w przyszłości, w gameplayu, sam dojść do wniosku, jaki kod na przykład zyskać, to dajcie mi go zyskać własnoręcznie. Nie dawajcie mi znać po prostu, co to za kod jest. Może to bym spróbował odsunąć. Za szafą to różnie bywa. Różnego rodzaju ciekawe rzeczy się chowają. No ale dobra, no ciekawe, że to ten kod tutaj pasował. Nie, za szafą nic nie ma. Ja bym jeszcze zobaczył, co się znajduje tutaj. Przed tym domem. O, jakieś hobity. Ja to mam zabić? Co to jest w ogóle? Agregat, o. O, no. To takich rzeczy to jeszcze nie było. Dobra, specjalnie sobie troszeczkę miejsca w ekwipunku zostawiłem właśnie na takie rzeczy. Nie wiem, czy mam z tym walczyć. No nie będę na razie z tym walczył. Jak mnie nie atakuje, no to... Dziurwa w ziemi, wolę do niej nie podchodzić chyba. Mi się coś wydaje. Piekielnie tu ciemno. Wiesz co, może tą pochodnię to nawet wyjmij. Chyba to niezły deal jest. W to miejsce wdara się jakaś toksyczna maź. Muszę znaleźć sposób, by ją usunąć. Nie wiem, pochodnią? Ty, pochodnią! Dobre, to daję to. Radę. Dobrze, że akurat pochodnie ze sobą wziąłem, bo... Bez tego to by było słabo. O kurde, nimo! Nimo pochodni! Ty, ale jak jest ogień... jak pochodnia dała radę, to powinien dać radę także młotow, którego tutaj chyba podniosłem. Tylko żeby tego nie spudłować, bo to jest jak na wagę złota. No ciepej, no! Może to było lekkie marnotrawstwo młotowa tak stracić, no ale... Pochodnie przede wszystkim straciłem, nic nie widzę. Piec. O, widzisz, drewno, fajnie. Muszę bardzo ostrożnie tu przechodzić, bo nie wiadomo, co tam, gdzie się co znajdzie. Nic tu nie ma pod tą szafą? Nie. Mógłbym włączyć generator w sumie, bo tam był agregat. A, dlaczego nie? Można w każdym razie spróbować takiego deala. No jest jaśniej, to z pewnością. Truposzcz. Truposzcz nie. A, z tej strony są w ogóle zamknięte, czyli musiałbym te drzwi rozwalić, bo rozwalić drzwi się chyba da. Tak więc... Może i tak bym tam wszedł, nie wiem. Na wszelki wielki broń... O! Jakoś mi się tak... Wydawało, że tu jest więcej robali. Bo
Tu mam jeszcze przejście. A, z tej strony tego też nie otworzę. Co to jest?! Jezus Maria! Co to było?! Ale się wydarłem. A! Kim ty jesteś?! Atakujesz mnie! O, ty zły jesteś! Graź cię, rypy typka! O! A! A! No chodź! Rypy typka! To źle zrobię. To gnoju, jakie to mocne jest! No to nie jest jak zwykły pies, zdecydowanie, to jest mocne. Jakie to mocne! Oż ty gazie! Martwy dzikus! Co to jest? Broń! Broń nowa, dobra to. Broń to jest, tak? Broń to jest. O kurde, w życiu, co tu się w ogóle dzieje? Ja nie wiem, czy ja tu powinienem wchodzić w ogóle do tego pomieszczenia, to jest jakieś chore. Ale no, martwe dzikusy, no ostro, ostro się zabawiacie. Nie powiem, że nie. Szmata, o ty szmato. Dobra, zaraz zobaczymy, czy coś jest pod szafą. Czytałem, że takie meble zawsze trzeba przesuwać. Tutaj nic nie ma. O, błyszczący kamyk, bardzo się przyda. Bardzo. Ale ten dzikus to totalnie mi rozorał odbyt, no ludziska, widzieliście to w ogóle? Kod do drzwi to 3333. Prościej już nie można, zapamiętaj go, więcej drzwi w ciemno otwierać nie będę. Poszłam po benzynę do świniarni. Świniar! O! Prusiaczki! Wrócę po zmroku. Aha. No, ciekaw jestem. Czyli, aha, czyli to pisała kobieta, prawdopodobnie do tego faceta, który się zamienił w tego dzikusa. Tak bym to rozumiał. Kod 3333. No, no dobra, tylko że po co ona mi dała kod do drzwi, które i tak już otworzyły? Albo tu można dalej przejść. O jacie! Szkoda, że tej pochodni. Tam jest. Kurde, tam są znowu te larwy. Ja nie przejdę znowu. Musiałbym mieć. Znowu wiecie co? Pochodnie. A nie mam. Jaju? W środku chyba coś pływa. Błona wygląda na dość cienką. Może mógłbym ją czymś przekuć. A czy ja chcę to czymś przekuć? Może takie zasadne pytanie sobie zadam? Nie wiem. Zarodek. O, to luzik. To zarodki to fajne są, tak? Nie wiem. Kurde, i co ja mam teraz zostawić, ty? Butelkę zostawię. Ale dobra, ja muszę się cofnąć. To jest zupełnie jakieś porąbane miejsce. To kompletnie co innego niż się spodziewałem. Myślałem, że to będzie przejście do następnej lokacji. A tutaj widzę jakieś porypane obszary, chore klimaty, psychiczne zabawy. Są te robale tutaj. Udało mi się je ominąć. Dobrze. I co to jest? I co, znowu może ten... No bo ja innego kodu to ja nie mam już. To może ten 3333 może zadziała? Tak. Dobra. Ha. Śpiący. Uuu. No kurde. Kryjówka w głuchym lesie. Aha, czy już wiem, gdzie mam dom? Ja tutaj będę musiał wrócić, ale na razie biegnę do tej kry... A czemu ty do mnie mówisz, jak ty nie żyjesz? Przepraszam. W ostatniej kryjówce? No, 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 powiedz, co tam? Szukaj wyjścia pod podłogą. O, widzisz, dobry to deal. Truposzy to zawsze warto posłuchać, prawda? Mądre rzeczy gadają. Co ja gadam w ogóle? Dobra. Uuu, to mniej przyjemne miejsce niż lit. Po prostu przemilczę. Ja te grzyby widziałem, myślałem, że się uda przesmygnąć obok nich. No głupio myślałem, nie udało się. To miejsce zdecydowanie mniej mi się podoba niż dotychczasowa lokacja. Jakby taka ciemniejsza, bardziej złowroga, przesrana, chora. To miejsce nadaje się na kryjówkę. Dobra, co to jest? Nie wiem. Muszę ogarnąć, 15:30, muszę ogarnąć schronienie na kolejną noc. Tutaj wygląda to obiecująco, nie, bo ściany nie ma. Grzyby, grzybory, a gdzie mam pies? W ogóle pies muszę włączyć. To jest no, cała masa rzeczy do zrobienia teraz przede mną, naprawdę, a czasu mało. Przede wszystkim rozpal piec, no to przede, to jak, a najbardziej, to wiadomo. Piec pali się ponownie, bomba sprawa. Zarodek mogę, o, czyli już wiem, o co chodzi z zarodkiem.
160 esencji to chyba bardzo dużo. O, piekielnie dużo, ty! Czyli takie błony śluzowe trzeba rozwalać, to już będę wiedział. To jest warsztat, tak? Tak jest. Napraw sobie to. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia. Zdamy tutaj te rzeczy, które może na razie mi nie będą takie potrzebne. O, to niespecjalnie wiele takich rzeczy mam. Powiedzmy, że tyle. Trzeba zorganizować obronę, ale gdzie? Boskie pytanie. A, tu są drzwi! To wydaje się być całkiem obiecujące pomieszczenie. Dwa otwory drzwiowe. To może coś być na rzeczy. Muszę znaleźć generator, to przede wszystkim. Najważniejsza kwestia. Generator. Where is? Bo już jest 16, to już naprawdę trzeba się mieć na baczności. Panie, biegaj pan. Tak, tak jest, agregat. Trzymam wachę. Mogę dolać? Bo tutaj spędzę wiele nocy, to z pewnością. Od razu sobie dolejemy. Ty, szybko, bo tu już naprawdę się zaczyna bardzo ciemno robić. Ja jeszcze nie zlokalizowałem źródeł światła, jeszcze nie przeniosłem sobie lamp, jeszcze nie zabunkrowałem otworów. No, powiem ci, że grubo. 17 dochodzi. O, wyścig z czasem teraz. Naprawdę wyścig z czasem. Bardzo rozwalony dom, to muszę przyznać. Piekielnie zniszczony. Gdzie ja mam... Światło. Światło, podstawowa sprawa. Dawaj to. Wszystko spróbuję... Może w przyszłości, jak lepiej ogarnę to miejsce, to spróbuję się zabunkrować gdzie indziej, ale na razie spróbowałbym w tym miejscu. To też nie jest takie super pomieszczenie, ono jest bardzo klaustrofobiczne. Ale... Na dobry początek mam nadzieję, że wystarczy. Mam taką nadzieję. Nie wiem, czy ja tu w ogóle drzwi mogę postawić, to też takie zasadne pytanie. Powinienem był to sprawdzić na samym początku. Mogę? Tu się nie da drzwi? O kurde, no to se zrobiłem. To fajnie. To grubo. To naprawdę. Bier to. To grubo. Gdzie ja bym mógł drzwi? God damn it, nie wiem. Nie znam tego miejsca. Mam połowę życia w ogóle, to jest ważne. Muszę się wyleczyć przed nocą. O kurde, ale stresik mam teraz, naprawdę. Stresik, żeby się dobrze przygotować do nocy. Zbyt późno tutaj dobrnąłem, jest bardzo późna godzina. Piekielnie wręcz. O 18 to już jest taka noc. Bardzo mocna. Nie mogę tam drzwi postawić, to jest bardzo wielki ból. No myślałem, że będę mógł. Tak to wyglądało jak typowy, klasyczny otwór drzwiowy. No, nie do końca. Wyglądać to se może, ale no nie jest to takim otworem, niestety. Dobra, w takim razie wanna. Wanna to jest fajne. Tu bym mógł. Tutaj mogę drzwi wstawić. O, widzisz. I to może nawet nie jest głupie. Szafa. Szafa gra. Na razie jej nie przeszukujemy. To na przyszłość. Na razie to się muszę zabunkrować na noc. Tylko to mnie interesuje. Taki ze mnie jest bereźniak. Inne rzeczy to są po prostu mało ciekawe dla mnie w tym momencie. O Bożeż ty mój, ja cały czas nie mam hapsa, cały czas muszę jeszcze światło włączyć. O ile ja jeszcze muszę rzeczy zrobić. Jaki stresior! A już jest bardzo ciemno. Ale to miejsce, no poprzednia lokacja była taka bardziej jakby przyjazna. Tutaj widzę, że już jest mroczniej, ciemniej. Tak nie za ciekawie bym powiedział. Dobra, te drzwi z pewnością zamkniemy. Tutaj ustawię, od razu mogę zasadniczo ustawić. Jeszcze noc, tfu, jeszcze deszcz, jasne, pewnie. No tak lubię. Tutaj od razu ustawimy takie te. Nic nie widzę. Tutaj ustaw 18.13. Bardzo złe miejsce do zabunkrowania się. Sam ten fakt, że nie mam drzwi. Muszę zabunkrować, zabić deskami w przyszłości te okna i tak dalej, to wszystko. To jest konieczność. Burza! Jasne, że burza, no lubię. Zostawię... O kurde, grzybor. Zostawię sobie wszystko w warsztacie, co tylko mogę. W przyszłości jeszcze muszę rzeczy z poprzedniego domu tutaj przeflankować. Słyszałem, że jest jakiś gościu, który transportuje takie rzeczy, no ale to musiałbym go spotkać chyba. Nie wiem. Dobra, takie rzeczy przy sobie zostawię, no może to nie głupie. Gdzie jest to moja... Aha, dobra, pułapka mi zniknęła na chwilę. Bier tę szafę. Czy ja mogę w ogóle tutaj drzwi wybudować? Poczekaj, bo to by się nawet przydało. Jakby tak postawić już teraz. Stawiaj je. Zużyłem makabrycznie dużo zasobów na to, ale no mam nadzieję. Dobra, słyszę jak już coś lezie. Coś już tam było słychać.
Ty, jakoś tak lepiej tą szafę tutaj ogarniaj, co? Powiedzmy, musi tak być, dobra. Wanna też ważna sprawa, już powinienem... Ja jeszcze hałasuję o tej porze, bardzo źle robię. Powinienem już być cicho o tej porze. A ja jeszcze hałasuję. No, coś na pewno tutaj nie omieszka przyleść w moje skromne progi. Stanę sobie tutaj, wyjmę jeszcze jakieś sidła. No i teraz wszystko w rękach Pana w niebiesiech. Czy przetrwam tę noc? Przede wszystkim, ty, ważna sprawa, wylecz się. Skorzystamy sobie z... ćmy. Co się dzieje? Nie wiem, czy to jest udźwiękowienie umiejętności ćma, czy coś zepsułem. Albo znowu jakieś schizy. Nowe miejsce, bardzo mroczne. Nie podoba mi się ten dom ani trochę. Jest powalony, totalnie posrany. Nie znam tej lokacji, a jakby tego wszystkiego było mało. Pali mi się żarówka. Nie wiem, jak ma na to zareagować. Jeszcze burza. No grubo. Ale dobra, jestem wyleczony. Mam broń. Mam jeszcze pułapkę jedną. Jakkolwiek się zabezpieczyłem na tą noc. No zobaczymy w przyszłości. No i kontynuując ludziska ciekawostki, ostatnio wam mówiłem o tak zwanej nyktofobii, czyli o lęku przed ciemnością. A dzisiaj chciałbym wam opowiedzieć coś niecoś na ten temat. Skąd te lęki w naszym życiu? Z czego one w ogóle wynikają? Te rzeczy, że... O! Kartki. Ty, kartka! Patrzcie! Na papierosy! Nie mogę! Ale smaczek! No Polska okresu PRL-u. Kartki na żywność. Zobaczcie, mąka, produkty zbożowe, proszek, ziemniaki, mydło, erpil. Nie wiem co to jest, nie orientuję się. Jeżeli ktoś pamięta tamte czasy i takie kartki, to może napisać w komentarzach, co to może być. Papierosy. Ale smaczek, no ty, naprawdę. Smutne takie realia, gdzie trzeba mieć pozwolenie państwowe na zakup jakiegoś dobra, no ale co zrobić? Ty, wyjdź stąd. No i kontynuując ludziska, z czego wynikają lęki w naszym życiu? Skąd to się w ogóle bierze, że boimy się poszczególnych rzeczy? Jak już mówiłem, nyktofobia jest najbardziej rozpowszechniona. Słyszałem, jak coś przesuwało szafę. Nyktofobia jest najbardziej rozpopularyzowanym lękiem w cywilizacji ludzkiej. W dzieciństwie ponad 90% ludzi cierpi na lęk przed ciemnością. To jest taka ciekawostka i może on się nam wydawać bardzo... Coś pcha! Trzymaj! Trzymaj to! Nie przepchasz tego gnoju, ja to będę trzymał. Pcha szafę. Pcha szafę! Ja się boję! Pcha mnie! Cały czas na mnie napiera! Nie wiem, czy to utrzymam. Cały czas pcha? O kurde, tam jest coś wielkiego za tą szafą. Jak ja się boję teraz! Makabra! Od wroga... Wyobrażacie sobie taką sytuację w realnym świecie? Za wam jakiś potężny potwór, coś wydaje takie dźwięki, pcha szafę, a wy po prostu w panice przytrzymujecie to wszystko w nocy. Żeby to tylko do was nie doszło. Może to utrzymam, no zobaczymy. Gościu, albo no nie wiem, to coś, co to jest, jakiś potwór, cały czas. Napiera, przez chwilę przestań to trzymać, głupio zrobiłem. On cały czas atakuje, cały czas chce przepchnąć tą szafę. Całe szczęście wannę razem z szafą ustawiłem. To jest bardzo dobry pomysł był. Dało spokój? Nie. Słyszę go. Stoi tam. Cały czas stoi za tymi meblami. Trzymaj! Ja to utrzymam. Ja to muszę utrzymać. Druga, nie. Niech ta noc się skończy. Nie. Ja to utrzymam. Nie utrzymam tego. Toż tutaj właśnie nie utrzymam, nie dam rady. Kurde!
Trzecia! Trzecia do szóstej, tak blisko! Błagam was! Błagam! Dajcie mi ten zasrany dzień! Matko Bosko, idź sobie ty gnoju! No poszło won! Czwarta! Czwarta do szóstej już tak niewiele! Idź stąd gnoju! Poszedł stąd! Cała noc to jest jedna wielka walka z jednym gnojem! Z jakimś potworem! Kurde, on to w końcu przepchnie! Szybko! Godzino! 4:40! Co to był za dźwięk? Jak teraz coś na moich plecach otworzy drzwi, to będzie grubo. No cała okolica z pewnością słyszy tą zażartą walkę, więc... Coś mi może wyjść na plecy, to zdecydowanie. Piąta, może to utrzymam, może dam radę. Jest, naprawdę. Jaka walka! Nie mogę po prostu, co się tutaj odpierdziela. Żeby nie powiedzieć brzydziej. Szósta. Kurde, trzymaj to grzechu, nie popuszczaj ani o milimetr. Damy radę. Szósta. 12, już prawie siódma. Już dźwięk słyszę. Zgaś to, na wszelki wielki, oszczędność. Trzymaj, ty. Coś go zabiło. Słyszeliście to? Może to był handlarz? Bo handlarz przychodzi nad ranem. Ty! No kurde, kpisz! Nie! Nie! Kurde, wal go! Po mordzie go wal! Wal go! Po mordzie! To było chore. To było chore. Tędy przedzierał się jakiś potwór przez ponad północy i coś go... Czekaj, agregat, najważniejsza sprawa teraz. Coś go zabiło. Słyszałem to, jak coś go walnęło kijem kilka razy i go po prostu uśmierciło. Słyszałem. Natomiast to był potwór. A potem przyszedł jeszcze pies. I ten pies... Kurde, tędy teraz nie przejdę. Czekaj, może tędy, szybko, był agregat. I ten pies... Nie zaatakował, a dokładnie w tej samej chwili zaatakował mnie tak, że no coś innego na mnie ruszyło. Nie wiem co to było, ale rozwaliło mi drzwi. To mało szczęśliwe jest. Ja pierdziele, takiej nocy to jeszcze nie miałem. To muszę naprawdę muszę przyznać hardkorowe doznania, że tak powiem. No ale widzicie, drzwi już nie mam, no i wypadałoby to teraz znowu odbudowywać. Tylko skąd ja mam brać na to wszystko hajsy, no skąd zasoby brać, deski, gwoździe, przecież to wszystko kosztuje. Ja nie, ale to naprawdę... Wow. Ta noc była straszna. I teraz dobrze się muszę przygotować do kolejnej. Przede wszystkim będę musiał odbudować te drzwi, czy mi się to podoba, czy nie. Będę musiał postawić kolejną pułapkę. No szlak, to naprawdę tyle zasobów zeżre. Się nie dziwię, że dlaczego mówiliście, że to jest taka trudna gra. Bo jak to w każdej nocy tak będzie teraz, to naprawdę. Mówiliście, że jak się przechodzi do kolejnej lokacji, to się dopiero właśnie zaczyna. Ciekawie. Więc no, No nie wiem jak się zaczyna. Chyba, żebym spróbował... No bo jest taka opcja. Albo w tym pomieszczeniu się bunkrować. Albo w tym. Tu mam mało przestrzeni do ucieczki. Tam bym miał więcej. Tam miał okno do zabunkrowania i zabicia, drzwi. I tą samą przestrzeń tutaj. Czy jeszcze coś mądrzejszego w tym domu jest? A to? Tutaj meble ustawić, okno. Tu jest kolejne okno, tylko jest zabarykadowane. Dobra, zaraz będę eksplorował cały ten dom, bo jeszcze tego nie zrobiłem, ale... Co się dzieje? Nawet jaj sobie nie róbcie, że coś tam nagle się przesuwa. No bo to jest fajne miejsce, tylko że bardzo ciasne i potem mogę mieć problemy. Tam bym musiał drzwi zabić deskami, okno zabić deskami. A to meble tutaj ustawić. Nie wiem, czy warto. Muszę nad tym pokontemplować. Dobrze, przede wszystkim. Alkohol. No to się przyda, bo po takiej nocy to ja się muszę napić, naprawdę, bo...
Zdecydowanie, na odstresowanie. Na odstresowanie jeszcze jedna flaszeczka nikomu nie zaszkodziła, proszę was. A przynajmniej taka jest moja oficjalna wersja. Dobra, o, kolejny mebel, to też będę mógł przepchnąć. Dobrze, dobrze, to bardzo dobrze, mebli nigdy za mało. Tutaj dwa stoliki, mógłbym, wiecie, tak się naprawdę mocno po waflu, mocno fest zabunkrować z jednej strony tymi wszystkimi meblami. Stoliki, szafy, nie wiadomo co. Wszystko po prostu, co tylko można, co tylko fabryka dała. Widzicie, rozumicie. A te drzwi zabić deskami i okno też. I miałbym wyjście tylko z tamtej strony. Może to takie głupie nie jest. Nic nie mam do przetopienia, nie? No na razie nic. Dobra, panie handlarz, z pewnością chcę ci opchnąć kilka rzeczy. Mężczyzna stoi nieruchomo. W półprzezroczystej szybie jego hełmu dostrzegam jedynie swoje niewyraźne odbicie. Nagle zaczyna się gwałtownie poruszać, jakby szukał czegoś w kieszeniach. Wyjmuje węgiel i zaczyna coś pisać na dłoni. Stąd nie ma wyjścia, bracie. No tak, pocieszaj mnie jeszcze mocniej, pewnie. Pokazuje mi napis, po czym wyciera go rękawem i zaczyna pisać kolejne zdanie. Jesteśmy na siebie skazani. No teksty to naprawdę Mozart. O! Stary! Krzychu! Ja cię lubię! Wąski, jak ty mnie zaimponowałeś w tej chwili! Gdy upewnił się, że drugie zdanie jest przeczytane, wyjmuje z worka pełen kanister benzyny i stawia go przede mną. Wow, stary, to cię teraz pokochałem jak brata, naprawdę. Pełen kanister wachy, no dziękuję ci bardzo, naprawdę. Dobra, no ale ta noc dała mi się we znaki dosyć sromotnie. Przede wszystkim chcę ci sprzedać chleb, to jest dosyć pewne. Czy coś jeszcze? No nie wiem. Chlebek to na pewno. Chlebek to na pewno. Mam 314, za 450 mogę kupić ten... Kurde, toporek. No dobra, na razie to zamknij. Ja tutaj muszę porządnie poogarniać to, co się dzieje wokół, bo obecnie to w ogóle nie ogarniam. Ale no grubo, jak tak te noce teraz zaczną wyglądać, to zaczynam się powolutku bać. Oj, bardzo się zaczynam bać. Zresztą w uzasadniony sposób. Dobra. Dętka. Chyba kolejny przedmiot fabularny, tam mi się wydaje. Deski. Na razie to zostawię. Wszystko. Potem to będę brał i coś kombinował dalej. Z obroną. Muszę się jakoś ufortyfikować na noc, bo ja widzę, że to naprawdę grube rzeczy się dzieją. Co to jest? To wezmę, to wezmę. Na razie tyle. Co to jest? Przepraszam bardzo. Dzwonek rowerowy. Zardzewiały dzwonek rowerowy. Ktoś przypiął do niego kawałek papieru. I co, mam to zadzwonić w to? Czy co, coś o co to rozchodzi? Użyj. No dobra. Coś się dzieje. O! Człowiek! Ty, czekaj, stój tam! Stój, bo szczelam, hopie. Kurde, belakaczka, panie. To może ten handlarz jest, o którym czytałem. Cyklista, rozmawiaj. Uszanowanko, panie kierowniku! Szczera prośba, strasznie spragniony jestem. Jakby pan kierownik wspomógł strudzonego wędrowca jakimś strunkiem orzeźwiającym, to ja się z nawiązką odwdzięczę. Człowiek nie kaktus, pić musi. Okej. Czy mam coś takiego? Przy sobie chyba alkoholu nie mam. Nie wiem, czy on w ogóle o alkoholu mówi, no ale domyślam się, że tak. Zresztą innych rzeczy niż alkohol to w ogóle nie posiadam. Dobra. Pokaż przedmiot. Alkohol. O, zdjęcie drogi mu pokażę. Piękna droga, panie szefie. Długa i prosta. A tutaj to same kręte ścieżki. Mężczyzna macha ręką z dezaprobatą. Prawie traci przy tym równowagę. Ale ja panu coś powiem. Dobry trunek. Prostuje wszystkie drogi. Wszyściutkie. Okej. Ale jaki szwagier, zobaczcie w ogóle jak on wygląda. Design, postaci, miejsc, lokacji, tego wszystkiego co napotykam na swojej drodze w owym tytule jest po prostu oszałamiający, no serio. Alkohol, dam mu alkohol.
No, piękny rocznik, aż dech zapiera. Jak pan kierownik chce, mogę przynieść tutaj pańskie manele z innej kryjóweczki. O, widzisz, no, zdecydowanie. Z której kryjówki mam przynieść rzeczy? Z suchej polany. Się robi, szefie, organy poszły w las. No dobra. Czyli? Aha. Czyli tutaj to przywiezie prędzej czy... Czyli tak to właśnie działa, dobra, to już wiem. Wiem, jak ten mechanizm się plasuje. Tu jeszcze krzesło mam, też warto pamiętać. Dobra, czyli jedna rzecz jest załatwiona, czyli wiem, jak po prostu tutaj przeflankować mój ekipunek dotychczasowy. To jest też ważna sprawa. Mam 3 kanistry z benzyną, od dawna tylu nie miałem, to mnie akurat cieszy. Troszeczkę zasobów mam, ale za ile mogę naprawić deskę? 5 gwoździ? Łe, no przecież to jest dopiero co ledwo co uszknięte. To nie, absolutnie, nie robię tego. Natomiast co ja chciałem wziąć? To chciałem wziąć, tego dzwonka nie będę sprzedawał, on jednak dobry jest. Wartościowy przedmiot, natomiast... co jeszcze chciałem? Chleb gdzieś miałem, żeby mu łopnąć. Nie, chleb już sprzedałem. Dobra, na razie ten kamyk sprzedamy. Siema. Siemandero, dupero. Potwierdź, 471 hajsu. Mogę zakupić ostrze siekiery. Tylko czy ja to teraz chcę robić? Nad tym również muszę pokontemplować. Bo wiecie, to są takie decyzje, które mogą zawożyć na całym przyszłym gameplayu. To jednak nie ma to tamto. Dobra. Rzeczywiście chyba będę się bunkrował w tym pomieszczeniu, powiem wam. Jakoś tak do mnie bardziej przemawia. Jest takie... no pełne po prostu miejsca i myślę, że tutaj będzie miejsce na walkę. Tak czy inaczej, żeby się zabunkrować tutaj, muszę coś zrobić z tymi meblami, bo to tak nie może być. Chociaż wiecie co, inaczej to zrobię. Ja na razie z tym, to bym przeszedł tam, weź to tam wepchnij. Mogę to wepchnąć? Mogę. To troszeczkę mi zajmie, zanim ja się tutaj mądrze zabunkruję w tej lokacji, no ale wiecie, to trzeba jednak wszystko zaplanować z pietyzmem, bo sami widzieliście, jak ta noc wyglądała. No, przyjemnie nie było, jednym słowem, to wam chcę przekazać. Przyjemnie nie było. A w każdym razie bywało lepiej do tej pory. Dobra, skoro się będę bunkrował w tym potężnym pokoju, to też może nie najlepiej, że taki wielki pokój, no ale zobaczymy, co czas pokaże, no. Na razie tak sobie tylko gdybam. Te wszystkie meble stąd wyniesiemy. Aha, no dobra. Wszystkie meble stąd wyniosę i to bym przeflankował, proszę ja ciebie, w tym kierunku. Wszystko chcę stąd wynieść, chcę zabunkrować ten jeden obszar, gdzie nie mogę drzwi wstawić, to tutaj bym wszystkie te meble sobie usytuował, o to chodzi, żeby już tak, no full metal jacket, po prostu żeby nic się tutaj nie przedarło. Nie wiem, czy to jest w ogóle możliwe, takie zapory ustawić, bo sami widzieliście, że potem to przepychają. No gościu pchał mnie całą noc i... bez podtekstu proszę! No i było ciężko po prostu. Zresztą ja mało nie zginąłem tej nocy. Gdyby nie to, że poranek przyszedł, to ja bym tutaj już nie pożył długo, więc wiecie. Jednak trzeba się mieć na baczności. I o to właśnie chodzi, że trzeba się mieć na baczności. Dobra. Lampę musimy wnieść. To nie ma to tamto. To lampa to z pewnością. Tak bym to ustawił jakoś, wiecie. Sam nie wiem gdzie, ani jak. No ale gdzieś bym ustawił. Nie wiem, kiedy ten cyklista w ogóle przyjedzie z tym moim ekwipunkiem, bo ja mam mało desek i nie starczy mi na zabunkrowanie okna i to jest problem. Mam deski w ogóle jeszcze jakieś? O, jakieś tam mam, dobra, to może starczy, zobaczymy. Teraz tak, kolejna rzecz. Znaczy przede wszystkim, to dobre jest, to mi się podoba. Ta wanna przede wszystkim jest fajna, ona mnie uratowała. Ja tą wannę to bym widział po tamtej stronie lustra. W razie W ja ją będę trzymał tak jak do tej pory to robiłem przez całą noc. I to chyba nie jest wcale taki zły pomysł. Znaczy może to jest fatalny pomysł, nie wiem, no ale jakiś tam pomysł jest, no lepszy już taki od żadnego, prawda? Lepszy pomysł zły od żadnego. Ale to jeszcze o, widzisz ty. A, nie mogę tego, o, szkoda, myślałem, że to przesunę. No dobra. Być może to, o czym teraz myślę, żeby się bunkrować w tamtym pomieszczeniu, to jest idiotyzm, bo tam są aż 3 takie przestrzenie, z których ktoś może nadejść, ktoś was zaatakować. No to jest bardzo dużo. 3 takie przestrzenie to jest dużo. Czy to mogę przesunąć? Co to jest? Psia buda. No to nie bardzo. Nie przesunę. Piesiunio. O, raczej resztki. Tu mam jeszcze drewno. Mam nadzieję, że czas
to raczej jest w obrębie mojego gospodarstwa, to czas nie powinien ruszyć, jak się udam po to drewno. A to im może umożliwić budowanie kolejnych osłon. W tym momencie, więc to właśnie postaram się uczynić. Tak jest. I tam już się kończy plac. Dobrze wiedzieć. Jeszcze muszę zabudowanie tego agregatu zbadać, co się tutaj znajduje. No w ogóle pięki to mogę tutaj wpierwszanić. Mogę to w ogóle przeciąć? Trochę wachy jest. Tnij. Rżnij waś wstydu oszczędź. Co się tu... O, grzybory! Grzyborki moje kochane. Od razu otrzymano przedmiot. Dziwnie wyglądający grzyb. No pewek, że tak. Nie taki dziwny, tylko smaczny, proszę ja ciebie. Od co? Dobra. Gotuj to. Już mi tak, to po prostu taki no dziubdziuś. Mi tak tyle niewiele brakuje do tego poziomu. Jak taki naparstek po prostu. Jak przyroda, no naprawdę. Dobra, co tu jeszcze jest? Drewno, owi, no super, bomba. To się zawsze przyda, nigdy nie pogardzę. Ty, może tu by w ogóle szło się... Nie, to nie jest dobre miejsce do zabunkrowania. Aż cztery otwory są. To jest bardzo dużo. Ziemniak? Ty, może ziemniora ugotuję, co wy na to? Klucza, trzeba będzie mnie wytrych znaleźć. A to mogę przesunąć? No stolik mam, nie można, szkoda. Ale kanapę mogę przesunąć. Dobra, kanapę, ciorgam to. Muszę to przeciągać przez znaczący areał, no ale trudno się mówi, chcę po prostu być bezpieczny, co tu wiele mówić. Prawda? Drzwi zabić deskami, okno zabić nie, okna nie mogę zabić deskami. Okna nie mogę... Znaczy nie, dobra, zrobimy tak, okno zabiję deskami, a drzwi zostawię. I za drzwiami po prostu pułapkę ustawię, ale wiecie, także mieć jakąkolwiek drogę wyjścia stamtąd, nie? Żeby za każdą nocą nie musieć potem... Rzecz jasna, niszczyć swoich własnych barykad, bo to by było kretyńskie, zabrakłoby mi zasobów, gdybym tak robił. Tylko że kurde lebelung, ja tą kanapę muszę przetarmosić aż na drugi koniec domu teraz, no niestety. Wybaczcie mi, ale jest to integralny element tego gameplayu. Co tu wiele mówić? Trzeba grać ostrożnie, to jest w końcu survival. Nie tylko horror, ale także przede wszystkim survival. To już wszystko przeszukałem, tak? Tak. I to bym wepchnął tutaj. O! No słuchajcie, już naprawdę, no wydaje mi się, że tak to wszystko poustawiałem, że no raczej nic się nie powinno tutaj przedrzeć. No może się mylę. Zobaczymy. Zobaczymy w nocy, no co tu wiele mówić. No pół pomieszczenia jest zawalone meblami. Więc jak dla mnie całkiem spore to zabezpieczenie. Dobra, teraz tak. Jeżeli chodzi o to pomieszczenie, jak już mówiłem, okno chcę zabarykadować deskami. 3 deski, 7 gwoździ, no bardzo dużo, to nie jest mało, no ale jak trzeba, to trzeba. Nic tutaj na nowo koła nie stworzę, a drzwi bym po prostu zamknął i zaraz za drzwiami bym postawił pułapkę, rzecz jasna. No, oczywiście nie teraz, ale w przyszłości, w nocy jak najbardziej tak. Tak bym to widział w każdym razie. Dobra. Czyli tak, tak to właśnie wygląda. I teraz... Kurde, no poziom za niedługo bym miał, no. Czy ja mogę coś ciekawego zrobić? Przede wszystkim potrzebuję jeszcze kolejnej pułapki, ale nie mam złomu. Niedobrze. Szlak. Jedna pułapka to mało jest. Bo co ja ustawię pod oknem w takim razie? Jeżeli to ustawię pod drzwiami, to co pod okno? Ale ten ziemnior, ja ziemniora mogę przetopić? Nie mogę. Ojojoj, jak szkoda. To może na handel ziemnior będzie, co? Panie, gustujesz pan w ziemniakach? Prawilne to... Zwierzę chciałem powiedzieć. Prawilna roślina raczej. Prawilna to roślina. Niewiele mi za to oferujesz, ale coś tam oferujesz. No ziemnior jednak leży w twoich gustach. Dobra. A i te tajemnicze pigułki mam. Nie, ludziska... Kurde no. Ile to kosztuje? 30, ty to dobre na handel jest. No to takie nie głupie jest. Nie głupie. Bo czego ja bym potrzebował? Ja bym potrzebował... Ty złomu nie masz? Nie, masz złom, dobra. Ja bym potrzebował co najmniej jednego złomu. Ile ja potrzebuję złomu na pułapkę? To jest takie zasadne też pytanie. Ile ja tego chcę? Ja chcę jeszcze 2. No to dużo bym chciał. Dużo bym chciał. Dużo chcę od życia. Zobaczmy, ile by to kosztowało. Gdybym sobie zażyczył w tym momencie 2 kawałki złomu, to jest 20. 10 za każdy. Bym sobie jeszcze zażyczył w tym momencie to, ostrze siekiery.
470 i jeszcze jakieś takie do poziomu coś, bo ten poziom to już tak, no po prostu wisi. Dobra, opchnąłbym ci to. Ukręcimy takiego deala, wezmę grzybora, wezmę ostrze siekiery i troszeczkę złomu na jedną pułapkę. Co ty na to? Wydaje istny majątek. No ale to jest progres, ludziska. Siekiera piechotą nie chodzi. To ja naprawdę się spodziewam, że siekiera to będzie takim orężem. W porównaniu do zwykłej deski nabijanej gwoździami, że to będzie taki oręż, no, przysadzisty. I poziom! Twoju mać, co to jest? Zaraz zobaczymy. Podatność na trucizny. Negatywna cecha. Moja podatność na zatrucia się zwiększa. Strachliwość. Przed krótką chwilę, po otrzymaniu obrażeń, będę gorzej widział. Nie, ja wolę truciznę. Chociaż no z moją umiejętnością włażenia w grzyby, no to nie jestem do końca przekonany, czy to takie dobre jest, no ale raczej bym wolał truciznę. Żrąca krew. Moja krew będzie ranić wrogów. Trzecie oko. Raz dziennie, przez około minutę, będę mógł widzieć dookoła siebie. Też niezłe. Może być przydatne. Biegacz. Raz dziennie, przez krótki okres czasu, będę... Aha, okres czasu. Tak się nie mówi, to jest pleonazm językowy, czyli samo powtórzenie słowne. Słowo czas i okres to jest swój synonim. Tak czy inaczej, raz dziennie przez krótki czas będę mógł biec, nie tracąc wytrzymałości. Dobre to wszystko jest, ja to wszystko chcę! Ja to wszystko chcę! Dobra, myślę, że najlepsza może się okazać żrąca krew, dlatego że inne rzeczy to mi pomogą w gameplayu, ale nie w walce, a to mi pomoże bezpośrednio w walce. Żrąca krew. Mogę to tak zrobić? O nie, no muszę negatywną cechę niestety wybrać. Czyli wybrałem sobie tą nieszczęsną podatność na trucizny, a w zamian żrącą krew. Chociaż to trzecie oko też brzmi piekielnie dobrze, no. Bardzo dobre, przydatne. Widzieć naokoło. Ale dobra, no wezmę żrącą krew. Taki to będzie deal. Kurde, ja 56 minut nagrywam, a zapomniałem, że tutaj po każdym poziomie jest przecież jeszcze jakaś wizja narkotyczna. Goddammit, to już o ciekawostkach nie macie co liczyć, ludziska, na ciekawostki. Na tym materiale musicie o tym zapomnieć. Z tego prostego powodu. Co się dzieje? Okej. Coś tu... Kobita w łóżku leży. Ty... Fajne. Zgaś światło. Chcę jeszcze pospać. Dobra, nie będę ci na złość robił. Ty, nie mogę teraz. O, mogę. Co się dzieje? Jestem... W bloku mieszkalnym jestem? Zobaczcie, że to wszystko takie jakby bardziej normalne. To... Czyżby to było... Świat przed katastrofą? Tak, to jest normalne mieszkanie i to w bloku, bo zobaczcie, tam jest wielka wysokość za drzwiami. Piecyk gazowy, przyjrzyjcie, jest za wcześnie na gotowanie. Tak, ja sobie przypominam czasy sprzed katastrofy. Niezależnie od tego, co to była za katastrofa, ale to jest ewidentnie sprzed katastrofy. Wanna, napuszczę wody do kąpieli. Wow, umywalka. Ale już zobaczcie, mrok zaczyna gęstnieć. Na dworze. Jakieś takie dziwne dźwięki się zaczęły. Szafa. Bluza. Wow! Co się dzieje? Ktoś... O, ho, ho. Ja przypominam wam, że to jest Polska okresu PRL-u, więc kto wie, kto to może być. Czy to jakaś ubecja nie jest? Wszystko może być. Czekaj, czekaj. Zaraz ci otworzę. Chociaż raczej to pewnie głupie, no ale chcę wszystko zdobyć. Bo też o tym czytałem, że jak dobrze się eksploruje... O! Latarka wojskowa. Detergent. Spryskiwacz. Dziwne rzeczy. Wszystko chcę wziąć. O! Narodowy Bank Polski. 1000 złotych w jednym papierku. Bilony nie mogę. Ale mówiłem wam. Mówiłem wam, że to się dzieje w Polsce w latach 80. No dobra, dziabne herbatki, wasze zdrowie. Klimacik jest z pewnością, natomiast jeżeli ktoś puka do moich drzwi, ja bym suponował, że to może być ubecja, dlatego że, no wiecie, tak, w nocy to raczej nikt by się... Telewizor. Mój czarno-biały telewizor. W nocy nikt by się tak do drzwi nie dobijał, prawda? Takiego mieszkania, więc to... Muszą być jakieś służby bezpieki, coś w ten deseń. Lampa.
I dlaczego chcę wszystko podnosić? Bo czytałem o tym, że podczas takich właśnie wizji pomiędzy poziomami, jak się dobrze eksploruje, to potem pewne rzeczy zostają do realnego świata. Ostatnio podczas takiej wizji zyskałem błyszczący kamień. Zobaczymy, co zyskam teraz. Kto to może być? Ktoś tu jest. Wow! To było filmowe! I to takie filmowe po waflu mocno fest, naprawdę. To mi się podobało. Ta gra jest po prostu... wow. Niebywała. Coś pięknego. Pakunek. Mój ekwipunek! To jest poprzedni... o kurde! Ty, to wszystko... to ja to biorę wszystko, panie! To jest wszystko z mojej poprzedniej kryjówki. Wszystko bierz, ale już. Ale jazda. No i super, ty! No bosko, szybko wszystko do warsztatu, nie chcę niczego stracić. Nie w ogóle co zyskałem, nie spojrzałem na mój ekwipunek. Będę to musiał przyuważyć na nagraniu. Co ja zyskałem po tej narkotycznej wizji, tej nocy? Czy coś mi zostało w ekwipunku, czy też nie? Wy to prawdopodobnie widzicie, natomiast ja będę musiał to zobaczyć na nagraniu. W ogóle weź to może tak, zrób, będzie szybciej. W ogóle to... te zepsute grzyby. Dobra, na razie to będę trzymał. Niepotrzebnie w takim razie kupiłem ten złom, no bo się okazało, że jednak mi to przyniósł gościu. No ale nie mogłem tego wiedzieć, tak? No po prostu fizycznie nie czytam w myślach, prawda? Niestety. Ale no przyznam wam się szczerze, ta gra mnie naprawdę mocno intryguje. Co się dzieje w tym świecie? Co się stało? Jaka katastrofa miała miejsce? Jakaś katastrofa ekologiczna? Co się podziało, że świat się tak zmienił? Dlaczego ten las się tak zaczął rozrastać? To wszystko jest takie tajemnicze, ale takie wciągające i fascynujące zarazem. Naprawdę jestem spragniony tej fabuły, łaknę jej, po prostu chcę się dowiedzieć, jestem ciekaw. Ciekawość jest rzeczą ludzką, jakby to powiedział poeta. Dobra, to wszystko wezmę. Teraz tak, jakiś porządek sobie w ekwipunku zrobimy. To wszystko na dół, bo to chyba będą przedmioty fabularne. Czy ja mogę... kurde, ja nie mogę toporka zrobić. Zobaczcie. God damn it, będę musiał ulepszyć warsztat i pewnie dopiero wtedy zyskam taką możliwość. Na razie nie jestem w stanie... kurde, niedobrze. A ulepsz warsztat, potrzebuję pudełka, no. Z narzędziami, niestety. Dobra. Ja takie pudełko widziałem u wilka, no ale teraz się cofać do wilka to zupełnie inna lokacja, więc też słabo. Te kamienie, nie wiem czy je czasem gdzieś nie zostawię, bo to takie. Dobra, z pewnością pułapkę zrobimy, to jest więcej niż pewne. Bo już jedną mam, drugą zrobię. I to będzie dobre. Z pewnością jedną pigułę mu jeszcze sprzedam, bo mam dwie. No to myślę, że jedną na handel mogę przeznaczyć. Baterie, bo i tak latarki na razie nie mam. Mięso, no bo to jest mięso. 95, no i zawsze to jakiś tam dochód. Dobra. Zaraz jeszcze zobaczymy, co ty tam jeszcze masz. Może jeszcze kolejna rzecz do siekiery. No chętnie bym przyswoił coś takiego. Pułapkę to ja ustawię pod oknem. To z pewnością i to już mogę zrobić teraz. To nie ulega nawet najmniejszej wątpliwości. Matko bosko kochano, ponad godzinę już to nagrywam. No to już z pewnością ciekawostek na tym nagraniu nie będzie. Absolutnie. Niestety. Musicie mi to wybaczyć. Ty pod okno. Z pewnością. Tak jest. Równo to ustawiłem, no w miarę, dobra. Tylko żeby teraz na to samemu nie wejść. Pułapka, to się przyda, ale to na noc. To jeszcze wiecie, przede mną cały dzień teraz. Mam dwie bronie, nie mam statystyk tych broni. Nie wiem co jest lepsze i to jest w ogóle do chrzanu. Bo nie wiem co zadaje większy damage. Ha. Te piguły, na razie zostawię. Zepsute grzyby, to się chyba na nic nie przyda. Tą opnę handlarzowi. Zepsute to jak sama nazwa mówi, no są zepsute, tak? Jedne piguły mogę mu też sprzedać, bo mam aż trzy, a to wszystko są do leczenia. Kanistry z benzyną. Muszę w ogóle jakoś uszeregować ten ekwipunek, ale to poza nagraniem zrobię, żeby tutaj porządek zrobić, wiecie o co chodzi. Żeby się lepiej zorientować, co się dzieje w ogóle w tym ekwipunku. Dobra. Niestety potężna doza zawodu, no nie jestem w stanie siekiery na razie zrobić. A od niego też takiej... o, mało nie wlazłem w to. Muszę się pilnować z tą pułapką. A od niego też nie zdobędę teraz takiego pudełka z narzędziami, niestety. Musiałbym iść do wilka po to. Niewykluczone, że pójdę. Zobaczymy. Tak czy inaczej, to ci opchnę i to ci opchnę. Wiem, że ty za to hajsu nie dajesz, ale i tak ci to opchnę. Dobrze. To jest tyle. Czy ja czegoś od ciebie jeszcze, ziomek, potrzebuję? Czy ja mam jakiekolwiek druty? Bo...
bo wytrych to się zawsze przyda, no nie ma inaczej. Mam jeden drut, czyli muszę kupić co najmniej jeszcze jeden. To się koniecznie przyda. Taki drucior. Tak jest, no 30 kosztuje, no trudno. Co zrobić? Drut. A drut to z pewnością. Czy coś jeszcze? No, czy coś jeszcze? Trochę benzyny mam. Dobra, myślę, że będę się jeszcze tutaj orientował poza nagrywaniem, co jak, gdzie i dlaczego. Natomiast na razie się z wami pożegnam. Jak ja bym mógł? Mówiliście mi, że da się podnosić własne pułapki w tej grze w taki sposób, żeby jej nie niszczyć, ale osobiście w to wątpię, wolę tego nie próbować. Dobra, na razie się z wami pożegnam. Materiał naprawdę piekielnie długi i myślę, że dosyć miodny. Przeszliśmy do nowej lokacji, która póki co... Co to jest? Dom Piotrka. A to tego handlarza, dobre to. Póki co lokacja bardzo mroczna, jeszcze mniej przyjazna i przystępna od poprzedniej, więc no raczej tak trochę słabo, no ale zobaczymy, może jakoś to będzie. Zabunkrowałem się tak, jak się potrafiłem zabunkrować, być może mało efektywnie, no ale to pokaże czas. Zabiłem okno deskami, ustawiłem pułapkę tutaj, meble, pierdylion mebli, no a pod drzwiami również pułapkę ustawię, nie będę ich zastawiał deskami, dlatego że, no wiecie, muszę mieć jak gdzie wyjść, prawda, stąd. Natomiast... Mam nadzieję, że wam się podobało. No odcinek troszeczkę pozbawiony ciekawostek, no ale siłą rzeczy, no było grubo. Wiele się działo, więc nie miałem kiedy nawet o tym opowiadać. Teraz bym mógł zacząć, no ale już nagrywam godzinę 5 minut, więc też nie przesadzajmy z tą długością materiałów o ciekawostkach z perspektywy psychologii, socjologii, no i lęków ludzkich. Będę opowiadał, rzecz jasna, w przyszłości. Na razie z mojej strony to tyle. No i widzimy się na kolejnych podobnych i innych materiałach w przyszłości na moim kanale. Hej ludziska, cześć! Trzymajcie za mnie kciuki, żebym przetrwał kolejną noc, bo ta była bardzo gruba. Przetrwałem ją totalnie, po prostu kompletnie na styk. Ale jednak przetrwałem, jestem z tego dumny. No to hej ludziska, cześć.